monsters. It's alive. A gigantic beast, stalking the earth, crushing all before it in a cyclonic cavalcade of electrifying horror. Pierwszy raz byłam w kinie, jak miałam 6, może 7 lat. I wiem doskonale, jak byłam ubrana, pamiętam dobrze wyjście z domu i pamiętam też ten stres, który mi towarzyszył, takie poczucie wielkiej niewiadomej. Mój ojciec kupił bilety na ówczesny hit kinowy, taki film o tytule Godzilla. I przypominam sobie wejście na salę, taki uderzający zapach drewna. Cała sala wyłożona była boazerią. Przypominam sobie też takie zielone, takie butelkowo-zielone obicia foteli. Gasnące światła i początek seansu. Zupełnie nie rozumiałam fabuły. Wiem, że potwornie bałam się tego monstrum na ekranie. Byłam przekonana, że Godzilla zaraz wejdzie do kina. Wiedziałam wtedy, że obok mnie jest mój ojciec. I na pewno to jest mój największy obrońca. I ja wiedziałam wtedy, że po prostu z nim ucieknę. I teraz po latach już z innym rycerzem wybrałam się na ten sam film, na nową wersję Godzilli. Jak wróciłam, okazało się, że to jest małe kino w małym mieście. Na następny dzień zadzwoniłam do mojego taty, żeby mu opowiedzieć, jak było nam w tej nowej wersji tego filmu. Myślałam, że podzielimy się takimi wspomnieniami sprzed lat. Mój ojciec wysłuchał mnie bardzo uważnie i odpowiedział mi, że nigdy nie byliśmy razem w kinie. I że on tak naprawdę nigdy nie widział tego filmu.